Operacja Summer, czyli operacja Lato, zbliża się do samego końca, do jej końca. A więc przyszedł czas na małe podsumowanie tego, co mogliśmy lub ewentualnie co w tym evencie zyskaliśmy. Zapraszam Was po długiej przerwie na kolejny odcinek WoW Thunder po polsku. Dwa pojazdy, oba sowieckie, T-34 ekranowy oraz IS-7 to były, czy wciąż jeszcze może są, nagrody w tegorocznym evencie operacji Summer. To, co w tym momencie oglądacie, to jest jeden z największych, a właściwie myślę, że największy błąd, jaki zrobiłem w całej mojej historii z tą grą. Dlaczego? Właściwie sami sobie wywnioskujecie, oglądając ten film. Ogólnie event, ta operacja Lato, według zdecydowanej większości graczy czy użytkowników WoW Thunder, cechuje się, czy wszyscy wypowiadają się w jednym głosem, że jest to jedna z najgorszych, o ile nie najgorsza operacja w, było nie było, chyba 3-letniej karierze, jeżeli chodzi o sam pomysł na tą operację. No ale wypadałoby się wypowiedzieć trochę odnośnie nagród, które mogliśmy w tym evencie wygrać. Jeżeli chodzi o T-34, warto było o niego powalczyć, pograć trochę, aby go mimo wszystko w tym nie najbardziej albo w ogóle nieudanym evencie, żeby go złożyć, nawet dla tych, którzy już go wcześniej mieli. Powodów było kilka, jednym z nich przede wszystkim było to, że T-34 mogliśmy wymienić na inne pojazdy, które były do wygrania w poprzednich eventach. Jeżeli wszystkie z nich, tak jak na przykład ja, mieliście, mogliśmy je całkiem przyzwoicie sprzedać, w zależności od tego, jak szybko uwinęliśmy się z pierwszym etapem składania tego pierwszego czołgu. I wtedy oczywiście na samym początku cena jego była wyższa, później powolutku spadała, tak samo jak pozostałych pojazdów, ale wciąż kilka gejdzin końców można było zyskać. Jeżeli chodzi o ISA 7, ten pojazd wzbudzał kontrowersję już od bardzo długiego czasu. Od samego początku, kiedy zainteresowałem się tym tematem i zacząłem tutaj w moich filmach nadmieniać, w zasadzie chyba tak powinienem powiedzieć, że ten IS w końcu się pojawi, on to było wszystko odwlekane i nie bez powodu teraz widzimy. Ogólnie mówiąc, nie jest to jakiś super OP pojazd. Fakt jest taki, że wiele osób, obawiając się jego, po prostu panikuje, widząc go przed sobą i nie do końca wie, jak sobie z nim poradzić. Ale czy wart był zachodu? No cóż, jest to pojazd unikatowy, tak więc mając go w swoim garażu, będziemy się wyróżniali spośród wielu graczy, głównie tych, którzy tego pojazdu nie mają. Jeżeli chodzi o same jego możliwości na polu bitwy, no to możecie się ze mną zgodzić albo nie, ale porównywalne są z ISem 3, czy zwłaszcza z ISem 4. Tak samo twardy, tyle samo sprawia problemów, jeżeli chodzi o arcady. No cóż, schowany taki pojazd w dobrym miejscu potrafi rozstrzygnąć całą bitwę, jednakże ma swoje mankamenty, ale nie będę mówił tutaj dokładnie, nie będę tutaj mówił o samym ISie 7, o jego plusach i minusach jako takiego czołgu. Jeżeli byście chcieli w przyszłości, zrobię jakiś gameplay z tym pojazdem i wtedy rozwinę się w tym temacie może trochę bardziej. Ogólnie chciałbym się skupić na innych rzeczach. Przede wszystkim osobiście uważam, że sam ten pojazd nie był wart tych zawalonych wieczorów czy nocy. Ja przyznam się Wam uczciwie, że nie zrobiłem tego ISA sam. No, ci z Was, którzy są ze mną dłużej i oglądają moje filmy, wiedzą, że byłem na wakacjach, tak więc po prostu nie mogłem. Ale dzięki pomocy kilku
przyjaciół mniejszej bądź większej pomocy mogłem ten pojazd wstawić do siebie do garażu. Jednakże zamiast wystawić go na sprzedaż, bo tak powinienem teraz już wiem zrobić, po prostu rozpakowałem, jak widzieliście wcześniej, paczkę, no i niestety mam go u siebie w garażu. Dlaczego mówię niestety? Bo ten pojazd niczego wielkiego nie przedstawia. Szczerze powiedziawszy, dla tych, którzy mają ISA 6, myślę, że IS 6 jest zdecydowanie lepszy. Mobilniejszy, zdecydowanie lepszy i lepiej się nim ekspi. IS 7 na początku na pewno da fanu, szczególnie tym, którzy kochają bitwy realistyczne, które zamieniają się w tym momencie na bitwy arcade, z tego względu, że gramy i sami siódmymi na bitwach realistycznych przeciwko, no cóż, i są siódmym. To było wszystko do przewidzenia i tak jeszcze jakiś czas będzie, dopóty się ten IS graczom, którzy go już mają, nie znudzi lub nie zaczną dostawać oczywiście po kieszeni. Pamiętajmy, że ten IS jest na bardzo wysokim na bardzo wysokiej erze i na battle ratingu 8.0. Koszt naprawy tego pojazdu będzie wzrastał z każdym nowym elementem, który sobie w nim wyekspimy, bo tak, ci z was, którzy go nie mają, musicie wiedzieć, że to nie jest pojazd premium i każdą część trzeba w nim wyekspić, tak jak to się robi w każdym innym pojeździe z drzewka. No cóż, ci z was, którzy jeszcze mają kupony na ten pojazd i zastanawiają się, czy je otworzyć, zastanówcie się. Bo wydaje mi się, że o wiele lepiej bądź rozsądniej byłoby wystawić go na sprzedaż, oczywiście jeżeli będzie atrakcyjna cena lub cena, która będzie was satysfakcjonowała, i pomyśleć nad zakupem jakiegoś innego pojazdu, który będzie stricte premiowy i którym będziecie naprawdę mogli coś zrobić, a przede wszystkim nie dostaniecie po kieszeni, bo pojazdy premiowe cechują się głównie tym, że za naprawy nie musimy tyle płacić. Ale wracając do operacji Lato, jest jedna rzecz, która mimo wszystko w tej operacji podobała mi się, i to podobała mi się bardzo, i nie potrafię zrozumieć, dlaczego to było powiązane tylko i wyłącznie z czołgiem T-34, tym ekranowym, który teraz widzicie. Oczywiście będzie gameplay z tym pojazdem, nie będzie szału, ale ogólnie na ten temat wypowiem się trochę później. Słuchajcie, dla tych, którzy nie dokończyli tego eventu, taka informacja, że dla tych, którzy nie byli zainteresowani tym teciakiem, mogli go wymienić na kilka innych pojazdów z różnych nacji, na przykład M8 amerykańską, bądź tego SDK niszczyciela, tą Pumę w drzewku niemieckim w wersji czwartej. Wielki plus. I to było to, co mi się spodobało najbardziej, z tego względu, że jeżeli ktoś nie ma ochoty sobie ekspić drzewka sowieckiego, mógł sobie wybrać inny pojazd premiowy z innej nacji, po prostu wspomóc się tym pojazdem na innej nacji. Super pomysł, bardzo mi się to podoba. Pomijając fakt, w jaki sposób trzeba było się męczyć, żeby tego leciaka zdobyć, sam pomysł wspaniały. Pytanie, dlaczego tego samego nie mieliśmy na przykład z ISem 7? Dlaczego nie mogliśmy wymienić tego ISa na kilka innych pojazdów porównywalnych? Nie wiem, na przykład T-29 z drzewka amerykańskiego, czy KPZ-a w drzewku niemieckim. No, obojętnie, ale żebyśmy mieli tą możliwość, czy mniej, czy bardziej atrakcyjną, czy opłacalną dla nas, ale żebyśmy mieli taką możliwość. Jestem pewien, że wielu graczy zdecydowałoby się na taką wymianę. Szczególnie teraz, kiedy możecie znaleźć masę filmów powiązanych z ISem 7 i możecie zobaczyć, jak on się sprawuje. Oczywiście większość z nich będzie przekolorowana, bo ci, którzy poświęcili tyle czasu na zdobycie tego pojazdu, a szczególnie mówię tutaj o youtuberach, którzy pokazują same swoje najlepsze gameplaye, przecież nie powiedzą, że ten IS jest do bani, tylko pokażą jakiś filmik z mnóstwem kili i wychwalaniem w niebiosa Gaijina za cudowny kolejny pojazd w drzewku sowieckim. Moje zdanie na ten temat, jak słyszycie, jest zupełnie inne.
Jeżeli chodzi o T34 wersji E, jest on sklasyfikowany na battery ratingu 4.0 i to jest battery rating, który w tym momencie jest najbardziej grywalny. Zarówno dla tych, którzy grają sowieckimi czołgami, jak i dla tych, którzy grają na innych nacjach. Oczywiście zdarzają się ciężkie bitwy, gdzie mając pojazdy, tak jak ja tutaj w tym momencie mam poustawione na 4.0, możemy trafić na przykład Jumba na 4.7, gdzie no, jest mały problem, gdzie mały trzeba wziąć w duży cudzysłów. Ale mimo wszystko te bitwy dają fan, no bo przecież takie bitwy, na których będziemy down tierem na battle ratingu 4.0, nie będą się zdarzały non stop. I dla mnie najlepszym battle ratingiem do gry jest w tym momencie 4.0, ewentualnie 3.7.4. 3 to już jest coś, co już powoli sprawia, że tracę ten fan. 8.0, na którym jest IS 7. No cóż, jeżeli będziecie chcieli, żebym zrobił jakiś gameplay z ISem 7, poświęcę się i usiądę na tym battle ratingu, ale to nie jest coś, co naprawdę mi rajcuje czy pociąga. Te pojazdy w ogóle mi nie leżą. I to jest jeden z tych powodów, dla których nie jestem z siebie dumny, ze względu na to, że tą paczkę z ISem 7 w ogóle otworzyłem. Ten gameplay, który oglądacie z tym teciakiem, którym w zasadzie tym teciakiem, którym zacząłem, to nie chodzi o samego teciaka. Tu nie chodzi o to, co nim zrobiłem, czy co mogłem nim zrobić, czy jak on się również zachowywał na polu bitwy. Tu chodzi ogólnie o sam battle rating. Oczywiście jest to premka. Jest to premka na drugiej erze, ale na battle ratingu 4.0 i już coś możemy nią ekspić. Taka wypośrodkowana, moja ulubiona, gdzie można i zarobić, i parę punktów zdobyć, kiedy ekspimy kolejne pojazdy w drzewku, no w tym wypadku sowieckim. Z reguły bitwy na 4.0 trwają troszeczkę dłużej niż te na innych battle ratingach. Nie zawsze, bo oczywiście zawsze się zdarzy co jakiś czas jakiś typowy walec po naszej bądź po przeciwnej stronie, gdzie po prostu przeciwnik czy nasza drużyna przejedzie przeciwników, tak jak ten przysłowiowy walec, o którym już mówiłem wcześniej, i bitwa zakończy się w kilka minut. Ale z reguły, przynajmniej mi i moim przyjaciołom, bitwy na tym lub przybliżonym battle ratingu zdarzają się o wiele dłuższe, przez co atrakcyjniejsze, ciekawsze, więcej się dzieje, sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie, tak jak zresztą widzicie na tym gameplayu. Tak więc to wszystko, co według mnie w dobrej grze powinno być, oprócz grafiki, powinna być ta akcja, powinno być mało przewidywania, i wiele powinno zależeć od samych nas, ode mnie, jak ja pojadę, jak ja się sprawię. Jeżeli ja zawiodę, drużyna straci po prostu więcej punktów, no bo wiadomo jak to jest, kiedy mamy jednego bądź więcej słabych graczy, czy po prostu graczy, którym słabiej idzie w danej bitwie. Cóż mógłbym jeszcze rzec? Mam nadzieję, że Gaijin wyciągnie jakieś konsekwencje z tych wszystkich opinii, które dobiegają odnośnie tego eventu, i na przyszły rok, o ile zrobi operację Lato jeszcze raz, a myślę, że zrobią, wyciągną z tego wnioski i coś pozmieniają. Przede wszystkim najfajniej byłoby, gdybyśmy mieli większy wybór pojazdów. Skupmy się na jednym, ok, budujmy jeden pojazd, jeżeli to będzie w tym samym systemie, który mieliśmy teraz, czy dążmy do zdobycia jakiegoś konkretnego pojazdu, ale niech nam dadzą możliwość wyboru, żebyśmy nie musieli być ukierunkowani tylko i wyłącznie na jedną nację. Dla tych, którzy zastanawiają się, dlaczego w tym evencie nie można było wygrać żadnego samolotu, no bo to w sumie pierwszy raz, kiedy nie można było. To jest nic pewnego, ale według mojego odczucia, to nawet nie opinii, tylko przeczucia, myślę, że związane jest to z tym, że ten rok 2018 jest bardzo specyficznym rokiem. Oprócz oczywiście stulecia niepodległości Polski, co ma raczej niewiele wspólnego z lotnictwem, zbliża się rocznica stulecia powstania RAF, czyli po prostu Królewskich Sił Powietrznych. I myślę, że Gaijin może coś kombinować w tym kierunku. Tak więc już wkrótce wcale bym się nie zdziwił, gdyby pojawił się jakiś event, podczas którego moglibyśmy wygrać jakieś samoloty. Dla mnie jak najbardziej.
Zabawne w prowadzeniu tego kanału jest to, że do tej pory uwielbiałem i głównie w zasadzie tylko latałem samolotami, a przez to, że wy preferujecie bardziej pojazdy te naziemne, musiałem się przestawić. I teraz wypowiadam się głównie na temat pojazdów naziemnych. No nic, ciekawy jestem waszej opinii, takiej ogólnej, merytorycznej na temat tego eventu, który no, powinien powiedzieć dobiegł końca, ale on jeszcze trochę będzie trwał. Jestem ciekawy, jak sobie poradziliście, czy zdobyliście te pojazdy oba, czy tylko jeden. Czy też zarobiliście trochę gaijin coinsów, które mogliście wymienić na inne gadżety, czy inne pojazdy, bo ten event dawał olbrzymie możliwości, szczególnie kiedy zdobywaliśmy te unikatowe części do tych pojazdów, szczególnie do ISA 7, gdzie najdroższa była beczka na materiał dymny. Ta cena tych beczek wahała się, ale średnio było to zawsze powyżej 30 gaijin coinsów, tak więc 30 gaijin coinsów to już jest niezły pojazd premium zakupiony w sklepie gaijin. Tak więc jestem ciekawy, jak sobie radziliście, jakie pojazdy macie, jakie pojazdy planowaliście zrobić, a wam się nie udało, czy po prostu podeszliście do sprawy biznesowo na chłodno i części, które zdobywaliście, po prostu zamieniliście na cash, a cash na coś innego, bardziej pożytecznego dla was przede wszystkim. Dziękuję wam za obejrzenie kolejnej części Wolf Under po polsku. Zapraszam na kolejne już wkrótce. Bawcie się dobrze. Cześć.